Hej, hej, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na film składający się z dwóch części. W jednej wybieram kosmetyki do makijażu marcowego, a w drugiej części robię makijaż z Wami, przy Was, bo sobie mam nadzieję, że teraz jesteście tutaj już ze mną i sobie piszemy. Także zapraszam do oglądania dalej. Wybieramy sobie teraz podkład na podkłady właściwie na marzec. Mam ochotę na, jeżeli chcę jakiegoś rozświetlenia, wybieram sobie ten w odcieniu neutral. Kolusia, będziesz ze mną wybierać? Tego już nie jest wiele. On też jest taki nawilżający. Też może na co dzień sobie go odłożę. Teraz krycie. Będę chciała dużego krycia. To wybiorę sobie. Staram się takie jaśniusieńkie wybierać, póki jeszcze jestem dosyć blada. O, Ideal Blur. Też by trzeba go używać, bo już nie jest go dużo. Tak, 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 tak. O, właśnie. Ten zostaw. Tego może jednak nie. Tutaj kryjący. To muszę skończyć. Jeszcze był drugi. Do dużego krycia. Te sobie wybrałam, jak będę potrzebowała. I może na marzec ten zestaw wystarczy. Aha, jeszcze takie bardzo słabiutkie, malutkie krycie, gdyby mi się po prostu takie zachciało. Patrzcie, pół upiększacza z Glam Shopu. No to oczywiście też go wezmę. Może uda się go zużyć. To nie, bo dosyć świeże, klareska. O właśnie, i jeszcze LC1, taki jaśniutki Physicians Formula. To też go wezmę. Ej, no chyba mi starczy na marzec, nie? Dobra. To mamy wybrane. Nie, nie, nie. Jeszcze, bo uwielbiam Pierre Rene BB Cream 50+, ale wezmę sobie jaśniejszy. Tylko na marzec sobie wezmę jaśniejszy. Tego nie lubię. Dobra. To. Zależy, powiem Wam, od potrzeby. Muszę kole posuwać. Od potrzeby zależy. Zresztą Pepsiulka ze mną też. Tak? Pepsiuś. L'Oreal True Match Nude. I to jest 0,5-2 Very Light. Jednak muszę dokładać do tego upiększacza. Bo jest, no ten to po prostu dla mnie za słaby. Za. Koniec. Tyle mamy na marzec. No od razu to będzie taki przegląd. Patrzcie, bo tu mamy korektory. Tu miałam tak oddzielone jakimiś maseczkami od najnowsze korektory. No bo po prostu mogą jeszcze chwilę poleżeć. Więc tak, do słabego krycia na co dzień wykończę sobie ten 22 Nude AA Wings. Weźmiemy Moista. No jakieś jaśniejsze. Ten nawet lubię. O, tam mamy przecież ten podkład. Dobra, to też biorę. Uwielbiam. Korektor znam. Mogę polecić. Warm Nude. Tylko ten mniejszy. Tu już się wszystko... O, jest go mało. Ja go też wezmę. I ten oczywiście. Ulubieniec mój. Dobra, myślę, że tyle korektorów nam wystarczy na marzec. No, ten jest za suchy dla mnie. Ten już jest chyba przeterminowany, bo mnie szczypie jak nałożę. Szczypią mi oczy. Nie wiem, czy to jest data. A no pewnie. Dobra, ten idzie do wyrzucenia. O, ten lubię na przykład. Bardzo mocne krycie, dobra, to mamy. Czyli te korektory są do zużywania w marcu. Nic nie mówię. Dobra, to są moje pudry. I teraz tak.
wyjęłam sobie na marzec, bo też staram się takie jasne wybierać, których, jak mówiłam w filmach, jest już nie za dużo w opakowaniu. Ten leży na podorędziu w celu, że tak powiem, podczyszczania i braku cienia matowego, beżowego w palecie, czy tam wiecie. Czyli tak, Lovely, Pink Army, Fix and Run, Varieté, oczywiście Mgła Pudrowa, Paese do zużywania w marcu, 12 Natural Beige, no i resztka pudru NAM, Brightening Under Eye Setting Powder. I skończyłam mój ulubiony NAM. Teraz tak, gdybym chciała coś różowego, to... Ile tego tu jest? Mało. Dobra, też na marzec. Fresh Rosy może też jeszcze wyjmę. No i teraz tak, biały bardzo, bingo. W ogóle bym musiała, wiecie co, pozużywać te Love, ale one są jeszcze nieotwierane. Mineral. O. Coś, o, a nie, ten już będzie ciemniejszy chyba. Nie, transparent. O, może sobie tego wyjmę na marzec. I bingo. Dobra. Wiecie co, wyjmę jeszcze woalkę. Ok, czyli mamy takie pudry do zużywania w marcu. No, żeby tu się tak trochę opróżniło, w ogóle przyjdzie wiosna, lato, to będzie rozświetlenie tym. Physicians Formula. Tym, bo to troszkę przyciemnia. Już nie mówię o tych pudrach, oczywiście z... O tych pudrach prasowanych. No ten uwielbiam. Ten to na wyjątkowe okazje. Ten sobie zatrzymam tutaj. A, i jeszcze tego dosyć często używałam ostatnio. No ale dobra, patrzcie, tu mam zapas Cotton Candy. Znam. I tu... Banana Flawless Loose Powder. Jeszcze w ogóle zaklejony, także zostawiam. Claressa rozświetlająca. Ha. Właśnie, a jakiś rozświetlający na boki twarzy? No to mgła pudrowa. Jejku, afektu jest troszeczkę. Dobra, wyciągnę afekt. Wiecie, pod oczy, czyli na strefę T. Mgła pudrowa, rozświetlenie, to rozświetlenie, to zaróżowienie, to wygładzenie, to troszkę tak, o, żeby skończyć. Ten, wydaje mi się, że on troszeczkę wysusza skórę, w sensie, no jest taka papierowa trochę, ale no, zużyć trzeba, dobra, zostawiam, może będę mieszać, no i afekt Ideal Blur, czyli mamy wybrane pudry na marzec. Tutaj taka ciekawostka, to jest moje pudełko podręczne, pojemniczek. Kupiłam w Actionie, bardzo fajne. Pokażę Wam, co po prostu zużywam na co dzień. W sensie, wiecie, jeżeli mi potrzeba, no to tak, żel pod... klej, przepraszam, klej pod błyski. No jeżeli używam. Kleje pod błyski. Peeling Paese, oleje Claressa. Błyszczyk trzeba by zużywać. Do tuszy przyjdziemy zaraz. Przejdziemy do tuszy. Baza pod cienie Glam Shop zawsze pod ręką. Aplikator do nakładania kremów pod ręką. Szczoteczka do ściągania włosków z twarzy i rozczesywania brwi. Ta miękka, taka bardzo fajna Sinsaya. I teraz tak, żel do brwi, Eveline, kleje do kępek rzęs sztucznych pod ręką. Słuchajcie, to jest po prostu świetne, Better Than Fake Lips. Ja to używam wtedy, kiedy zależy mi bardzo na przedłużenie trwałości pomadki, jakiejś nie za, takiej, wiecie, kremowej, niezastygającej. No po prostu to nic nie robi z ustami w sensie powiększenia, ale tak przedłuża, to jest Catrice, tak przedłuża trwałość pomadki, że szok, naprawdę. Podręczne eyelinery,
Glam Shop, nie lubię za bardzo. Ten muszę wykończyć, fioletowy. Varieté. A, tam był różowy. Dobra, to jest różowy. To jest ten fiolet. Super. Z Vibo, nie? Tu mamy precyzyjny eyeliner z Eveline. Tu mój ulubiony eyeliner z Maybelline. Dobra, NYX Full and Fluff. Jest, to jest taka fajna kredka pudrowa, taka woskowa. Nie wiem, jak to określić, ale wiecie, jak się troszeczkę nałoży, a potem się tym drugim końcem jej rozczesuje, to się tak wypełnia brew. O, jest taka mięciusia ta szczotka. O. Patrzcie, jak ładnie wyostrzyło teraz. Dobra. No i do chłodnych makijaży kredka znam. Co się pomyliłam, chciałam precyzyjną, a wzięłam grubą. No ale i tak jestem zadowolona. Ja to potem poskładam. Tak. Oczywiście ma Fashion Revolution. Jak się skończą mafaszki, no to wezmę klareski do użycia. To stoi zawsze pod ręką, wiecie, no także, także ja nie chowam gdzieś. Eyelinery, w zależności od potrzeby. FM, Physicians Formula, Makeup, znowu FM, FM Group. One już prawie nie malują. I tutaj mam varietę dwa w jednym, czyli z kredką. Lubię też. No i ostatnie odkrycie, ultra precyzyjny, Claressa. Zawsze dam do góry nogami, nie wiem czemu. Easy on the eye. Super. Laminator z Hean, czasem używam. Tuż na dolne rzęsy. Dałam tutaj kropelkę Duraline'u i znowu działa fajnie. Essence Eye Extreme muszę wykończyć. Sky High Maybelline, super. Baza pod tusz Varieté. Vibo tusz Burleska. AA Wings. Tu już jest XX Lashes, No Limit Volume, do wykończenia. Odżywka na noc, teraz leci ta, bo tamta się skończyła, argonowa. Eveline, no to ta, to już widzicie. No i ten na dzienne makijaże. Tu muszę bardzo ważną rzecz powiedzieć. Ja uwielbiam jakieś inne tusze tego typu, tak? Ten, no ten się akurat dobrze, ale tak, ten. To przy zmywaniu wieczornym ciężko rozpuścić je olejkiem, dlatego że one są dosyć mocne, trwałe, takie jakby, nie wiem, nie są wodoodporne. Ale ciężko je zmyć. Lubię bardzo pod tym względem właśnie Eveline i Varieté i ten. Kilka przeciągnięć palcami po rzęsach i tusz jest rozpuszczony. Dlatego no, lubię na co dzień te. Ten też się fajnie zmywa. Ok. No i oczywiście moja ukochana pomadka Paese. Teraz używam w kolorze takim jasnym. Czesadełko do rzęs i to wszystko powkładam z powrotem do pojemniczka i to leży pod ręką. Tutaj mam, co to jest, Contigo jakieś. Dobra. Aha, co mi tu pani napisała? O, proszę, piękny makijaż. Co to jest? Kupimy twoje auto. I miłego dnia. Jeszcze miałam, że super torebka, ale nie wiem, gdzieś mi chciało. Nie wiem, czemu ja sobie to zostawiam. Po prostu sobie zostawiam. Jako, nie wiem, czasami przedzielam coś tymi kartami. To mamy tak, pudry, tusze, kredki do brwi znaczy.
Ok. Tutaj mam kolejne pudełeczko, które stoi pod ręką, bo nie wiem, co akurat mi będzie potrzebne. Mam podzielone tak, kredki do oczu, konturówki, no to już widzę, że jest źle. Jasna. Tak, kredki do oczu kolorowe. Kredki, konturówki. No wiecie, tego się nie da wybrać na miesiąc marzec, no bo zależy od makijażu, tak? No to wtedy wybieram. Kredki, jedynie co, to zaraz Wam tu pokażę, co wybrałam na marzec. Kredki na linię wodną, że tak powiem. Tak, też co mi tam odpowiada, to sięgam. I teraz na miesiąc marzec, jako błyszczyki, postaram się zużyć te. To są Bourjois 3D, coś pięknego. Bardzo je lubię, więc będzie to przyjemność zużywać je w miesiącu marcu. To jest moja podręczne takie dochowania, na przykład Essence Grow. Like a Boss. I to jest odżywka do brwi i rzęs. Więc sobie też tutaj, bo to jest pod ręką, więc mi najłatwiej sięgnąć. To mi się kończy. I teraz tak, dawno nie używałam, a trzeba by było. Coś wspaniałego. To jest Oriflame The One. Zaraz Wam pokażę kolory. To są takie w gąbeczce. Błyszczyki, ale bardziej pomadki. Powiem Wam, że bardzo dobry pigment. Proszę zobaczyć. Jeden mam w odcieniu takim miodowym, a drugi różowym. I uwielbiam. Pięknie pachną, fajnie się aplikują. Nie rozpuszczają pomadki pod spodem. Właśnie kapkę sobie umazałam. Ojej, ojej, ojej. Fajna kapka, kupiłam w Pepco, bo miałam gruby koc, jak widzieliście kiedyś może, jak pieski spały. Ale no, to jest kot, który ma 2,40 na 2, więc no tragedia, jak się ubrudzi. Teraz właśnie go do pralni zawiozę, a to będzie pewnie łatwiej, wiecie, dać do pralki i wyprać. To jest taka duża, duża kapa. Ok, no to tyle mamy na marzec. Jeżeli chodzi o pomadki, to sięgam po tutaj te matowe z Kobo, takie pod ręką. Tu są oczywiście moje ukochane winyle. Ja kiedyś zrobię taki szczegółowy przegląd, ale chcę Wam tylko pokazać, że to szuflada podręczna. I też zależy od rodzaju, wiadomo, makijażu, koloru, to sięgam po odpowiednią do tego pomadkę. No nie da się dać, o, te są na przykład świetne, kryjące błyszczyki z Pyrenę, no super te. Nie da się po prostu dać pomadek na marzec. Jezus, nie umie się wygadać. Tam są czerwone. A, i tu mam jeszcze jakieś line. A, właśnie. Ja sobie chyba wyciągnę na marzec cienie w sztyfcie. To są z Oriflame i jedna tutaj jest z Laura Mercier. Jeden. Taka kredka bardziej. Te z Oriflame'u są po prostu świetne jako baza pod cienie. No, ale wiadomo, bazę pod cienie z Glam Shopu znowu używam, nie? No to... co tu jeszcze mamy? Eyelinery. Eyeliner też sięgam wtedy po jakiś kolor, jak mi... O, to kiedyś namiętnie używałam. Cienie błyszczące. Dobra, to jeszcze na marzec do wykorzystania. No i jak potrzebuję, no to takie... O, patrzcie, Sephory. A nie, to jest co to? Lovely. A Sephory... Gdzieś tu miałam jeszcze takie fajne... glitterowe. Dobra, jest Sephora, taki ładny różyk, piękny. O, tu złoty. No i widzicie, to jest właśnie to, że to są kremowe albo w płynie i to po prostu leży. O, srebro Sephora. Ludzie. Tu są znowu eyelinery, no te lubię. No ale to mówię, no tak jak mi potrzeba do makijażu, to sobie sięgam. Tu mam właśnie maskary, których jeszcze
Te kilka razy męczyłam, próbowałam. Jakoś tak. O kurczę, ten trzeba by zużywać. Znowu AA Wings. Eveline. Ten jeszcze zapieczętowany. Bambi, tu kolorowe tusze. No i czasami, jak mam ochotę na kremowe konturowanie, to powiem Wam, że te sticky z Oriflame, The One, bronzer, róż i rozświetlacz. Jeszcze jest jeden rozświetlający bronzer, ale nie wiem, gdzie w tej chwili. Okej, dobra, zamykam szufladę. No, to jest właśnie paletka. O, już takie zrobione z tego, z Glam Shopu, bo dokupiłam sobie bronzer z konturowni, tu jest puder, tu jest aksamit, tu są te dwa rozświetlacze z konturowni, no i róż, jest malutkie denko. Tą paletką się malowałam w lutym. Tu Milani rozświetlacz i to jest podobna sprawa do palet, do oczu i do konturowania, więc nie wybieram, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, nie wybieram produktów na marzec, bo też w zależności od tego, jaki makijaż robię, to taki bronzer sobie dobieram. To czeka chyba na lato. Jedynie co, to kusi mnie wyjąć na przykład ten chłodny i ten, żeby sobie konturować tym, no ale zobaczę. Mogę wyjąć na marzec, dobra. Do pierwszego, po prostu na pierwsze miejsce do użycia. Ok, to te dwa bronzery, a resztę, no to tak jak mówię, dobieram. W ogóle uwielbiam PZ, ale są stosunkowo świeże, więc niech sobie poczekają. Co tu mamy? Golden Rose Terracotta. Też jest super, ale na lato bardziej. Dobra, spróbuję te teraz pozużywać. Podobnie jak z paletami do oczu, nie jest człowiek w stanie zużyć tego przez miesiąc, więc to jest tylko takie, wiecie, do zużywania na miesiąc marzec. A ile zużyję? Zobaczymy. Tak w ogóle pod ręką to też tutaj mam, nie wiem czemu, tu podstawiłam Hean. Dobra, miks mgiełek, to jest You Deserve, ale teraz tak, tu mam wyjęte palety, no to tak, przygotowuję się do filmu, no to ta wygrała. I właśnie na miesiąc marzec zostaje do zużywania paleta Roma. Patrzcie, no jest szansa. Oczywiście była Too Faced i Zodiac dla kolorów. To była wyjęta. Te dwie palety chowam na razie, bo one naprawdę, naprawdę były często używane, więc spełniłam zadanie. O, tu jeszcze coś jest. To są rozświetlacze sypkie. To pod ręką zawsze mam. Także na marzec też przechodzi. Jak chcę jakiegoś błysku. Na razie odłożę tutaj te palety. Świetlówka. O, i tutaj jest to. Róże i rozświetlacze, podobnie jak palety do oczu, też w zależności od rodzaju makijażu, nie? Chciałabym zrobić filmik makijaż tymi malutkimi takimi. Denonki, Mini Star Palette i Mini Metropolis. No i tą, to jest Valentine, Valentine's Exclusive. Widzicie, no było, walentynki były, a nie pomalowałam się nią. No ale wzięłam też Denone Light Love Palette. Tu mamy taki słodki pędzelek. Ja już używałam tej palety, więc świetna jest. Too Faced odłożyłam, bo już nie będę używać w miesiącu marcu na razie. Bo chciałabym sobie zrobić coś takiego, że podręczny nudziak. Podręczny nud. Wiecie, coś co leży na wierzchu, jak się bardzo spieszę, podręczny nud. Chłodna.
weźmiemy, jak mi to wyleci, to weźmiemy Denone Glam Palette, ciepłą weźmiemy Naughty Hoody, a teraz kolory. Wiem. Gdzie ona jest? Może tu? Tu jest Pinch Me. Wiecie, czego szukam? A, Beatka, nie? Nasza ulubiona. No ale to jest za wielkie, podręczne, żeby było do codziennego makijażu. Jak mi się bardzo zachce, to ją wyciągnę i pomaluję się. Kurczę, była na oczach moich. Wyciągnęłam. To mam do testów. Jeszcze nie używane. Klub Light Max & More. Patrzcie, zafoliowana. Brazil. I teraz wyszła jakaś chłodna. Też kupię chyba do testów. To jest do testów. Na miesiąc marzec, jeżeli będę chciała kolor, sięgnę po Affect. Ciepłe Naughty. Chłodne Natasha. O, odbija się, że trzymam telefon. I na podorędziu oczywiście błyski z Glam Shopu. Patrzcie, wytarłam chusteczką higieniczną suchą i zobaczcie, jak ten różowy i ten nude bardziej się starł, ale róż zostawia pigment. Także fajne są te błyszczyki i pomadki. Tu mam teraz porozwalane to, co naszykowałam. Zaraz sobie to poukładam. Dziecko się zmęczyło bardzo tą pracą i padło. Jak my to ogonkiem. Jakiś uśmiecham się. Ojeju. Taka zmęczona. No tak? Taka zmęczona. Mój malutki. Jeżeli chodzi o bazy pod makijaż, wyjęłam sobie następujące na marzec. NYX Marshmallow Numb, tą matującą. Tutaj jest taka rozświetlająca, nawilżająca z Oriflame. Bardzo lubię. To jest jak podobna troszkę do Magic Dropsa z Eveline Unicorna. Wygładzenie na większe wyjścia, no to wiadomo, benefit. Mam takie małe, któraś jest jeszcze... W ogóle wiecie, nowiutka ta chyba, ta jest używana. No i bardzo nawilżająca Moist, więc te sobie będę używała w marcu. A, no była z boku, też wyjęłam, bo też się kończy. Royal Velvet Oriflame to jest wygładzająca też baza. Znaczy właściwie balsam wygładzający. Dodaję jeszcze jedną bazę. Miszę, uwielbiam tę bazę. Z Miszy. Nie mam już kremów BB z Miszy, ale bazę trzeba zużyć, więc to jeszcze ta baza poleci do zużycia. Tak, Pepsiulku? Tak, te jednak. Dobra. Potwierdziłaś, tak? Te mam zostawić, tak? Kolusiu? Tak? Pepsinku, mogę jeszcze tą bazę sobie wziąć, bo ja ją lubię. Taka maleńka, to szybko pójdzie, nie? Coffee is Bell. A, nie za bardzo, tak? Fajna czy nie fajna? Może być, tak? Dobra. To jeszcze te. Pozwalasz? Tak? Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. To są produkty do zużywania, nie do zużycia. Tamten jeden do wyrzucenia, ten korektor. Układam, sprzątam i zaczynam się malować. Wyjęłam sobie jeszcze świeże róże. Będę chciała je używać w marcu, bo bardzo lubię. I patrzcie, jest i ciepły, i chłodny, i rozświetlający. No i tak mówiłam to. I wyjęłam jeszcze to do takiego ciemniejszego konturu. Oczywiście zawsze pod ręką leży Diamond Bomb z Fenty Beauty.
jeżeli chcę jakiś drobinek troszkę. Mieszanka mgiełek jeszcze. W ogóle oryginalna mgiełka, to Wam powiem, że jest fajna. Fixing Spray to jest Action z Max & More. Świetna. Jeżeli chodzi o mgiełki, to jest tu trochę jeszcze do zużywania. Także na razie nie kupuję mgiełek. Więc zaczynam makijaż wybranymi produktami, które widzieliście przed chwilą. Z jednym małym wyjątkiem coś dołożyłam, ale to zaraz pokażę. Używam gąbeczek dzisiaj Lacura. Gąbeczki. Pokażę Wam dwa rozmiary. Zmoczona i sucha. Bardzo mięciutkie. Do kupienia w Aldiku. Tylko, że już jedną zużyłam. Muszę powiedzieć, nie jest tak długotrwała jak inne gąbki. No, jakość po prostu. Są świetne, są mięciusieńkie, fajnie się wymywają i w ogóle no, dobrze egzamin zdają, ale Lacura. Tylko nie są tak długotrwałe, po prostu mi popękała. W poprzedniej części filmu nie widzieliście tego podkładu, wyjęłam go jeszcze do zużywania, ponieważ kupiłam go w tamtym roku. To jest Lancome Tint Idol Ultra Wear Nude. I ja nigdy nie wiem, z jakim ja mam odcieniu, bo to jest 0,21, ale to się nazywało na tym opakowaniu zewnętrznym, które wyrzuciłam. I ten sobie dzisiaj nałożę. Także ten doszedł do zużywania w marcu. Bezpośrednio na gąbeczkę nalewam i kropeczki robię. On ma bardzo małe krycie, ale kolor ma dopasowany idealnie. Raz tylko pokazywałam na kanale ten podkład, w sensie nakładania aplikacji. U Gosi, jak byłam na targach, znaczy na targach w Warszawie, ale u Gosi z wizytą, w odwiedzinkach. Jest nagrany film, także też Gosi kupiłam ten podkład i jesteśmy z niego zadowolone. Natomiast no, trzeba go zużywać, bo tani nie był, a jest bardzo fajny. Takie lekkie krycie właśnie jak na dzisiaj mi by było potrzebne. Bardzo ładnie leży, wtapia się. No i tak dopasowując do niego korektor, to trzeba też taki wybrać właśnie z mniejszym kryciem, ale taki tylko wyrównujący koloryt pod oczami i powiek. I to będzie AA Wings 22 Nude. To jest Healthy Wear Concealer Korektor rozświetlający z Fluid Extract. Zużywamy, wiecie. O, on będzie idealny do tego podkładu. Nie wiem, ile tego korektora tam jeszcze jest, ponieważ te produkty mają to do siebie, że osadzają się na ściankach i tak naprawdę nie wiemy, ile tam jeszcze tego mamy. Dołożę sobie tylko tutaj, jak się uda, zbudować coś. Jakieś krycie? O tak, troszeczkę. Całą twarz przypudruję Catrice True Skin Mineral Loose Powder Hyaluronic Acid Transparent Matte 010 Transparent Matte. Taki ma kolor. Ja miałam zrobić kremowe dzisiaj, ale to dłużej zejdzie. Wiecie co, ja zrobię inny film o kremowym konturowaniu. W strefie T stemplujemy. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, ile go tam jeszcze jest, ale ciężko go wysypać. Może już się kończy. Ja go sporo czasu używałam. Zadowolona jestem z niego. W przeciwieństwie do podkładu. A boki twarzy, mgła pudrowa z Paese. No to mam 12 Natural. Już się tam zdarło to od spodu, więc to Natural Beige chyba był kolor. Tak się nazywał. Lewą ręką chodzą.
Nałożę sobie teraz pielęgnacyjną pomadkę z Oriflame. Da Beauty Naughty. I tą paletą dzisiaj sobie zrobię makijaż. Tak, na róże mnie bierze znowu. A w tej palecie też są róże, więc da się nią robić wiele makijaży. Cienie jak marzenie. Nie nakładałam bazy, nie nakładałam dużo korektora, a cień się chmurkuje naprawdę rewelacyjnie. Widzicie, przesadziłam, pacłam, ale pacnęłam, się mówi, no. Ale super się to rozblendowało, uratowało. Ciut, żeby podbić niebieskość tęczówki. Błysk może ten nałożymy. Co, ja nie umiem dzisiaj wymierzyć normalnie. Ale patrzmy znowu, zaraz to ogarniemy. Piękny cień. Może jeszcze tego dołożę tutaj. Tak, on jest bardziej różowiutki taki. I ten jaśniutki. Jeszcze tego ciut nabiorę tutaj. O, ślicznie. Cienie nałożone, więc że nie ma tutaj takiego jaśniusieńkiego beżu. Puder Varieté Eveline. I tu w ten ciemny kącik. Także paleta Huda Beauty zostaje na wierzchu, na marzec, do malowania dzienniaków. I chłodnych, i cieplejszych nadaje się do tego jak nic. No, mam chłodny makijaż teraz. Może troszkę dolna powieka cieplejsza, ale ogólnie super. Cienie rewelacja, bo nie wiem, czy bym kiedykolwiek kupiła dziewiątkę z Huda Beauty. Powiem Wam, że tyle, ile miałam styczności z dziewiątkami od Huda Beauty, maty były nawet okropne. Błyski to już nawet nie mówię, nie nabierały się nawet na palec. No, nie wiem. Także ja mam gdzieś przed tymi dziewiątkami jakąś taką awersję, więc do dziewiątek, ale te duże. A w ogóle, wiecie, Huda Beauty Rose Quartz to moja ulubiona tamtego roku. Pewnie w tym roku też będzie ulubiona. W tej pierwszej części filmu pokazywałam, ile się naszukałam tej palety. Kolory są takie, jakie widać. Affect, Spotlight, In the Spotlight. Nawet powiem Wam, że maciupkie deneczko tu widać. Ale po dłuższym zastanowieniu się, bardziej chyba na wiosna, lato, to bym wykorzystywała tak, ten cień, ten już mi się kojarzy bardziej z jesienią, ten, no fiolet, ten jest bardzo ciemny, piękna jest ta paleta i kolory, ale ona mi bardziej chyba pod jesień pasuje, żeby wykorzystywać ją w całości, a nie teraz na wiosnę, także no nie, schowam ją, a wyjmę inną, albo w ogóle nie będę wyjmowała żadnej palety kolorowej na marzec, ponieważ pewnie będę sięgała po kolory, jakie mi się tam w głowie umanią. Przypominając sobie, w jakiej palecie taki kolor jest i taką wyciągnę. Natomiast jeśli chodzi o dzienniaki, nudziaki, to jak ja to mówię, na podorędziu zostaje Huda Beauty Naughty i Natasha Denona Glam Palette. No, także te dwie mogą być tutaj na podorędziu. Tamta jest bardzo chłodna, no, także to mi pasuje. Okej, co ja teraz mam zrobić? Nie chcę, żeby ten film trwał za długo. Ja i tak zrobię chyba premierę, bo wiem, że będzie jeden z dłuższych filmów, więc będziemy mieli okazję sobie popisać na żywo.
No i to będzie akurat w piątek, a w ogóle nagrywam 1 marca. No niestety, wczoraj nie jest tak, że mogę opublikować go 1 marca, mimo że bym bardzo chciała, bo nie nagrałam raz. Raz, że wcześniej nie nagrałam, a dwa, że no wczoraj był wtorek, więc był film na kanale. No, czasoprzestrzeń YouTube'owa, ale mam nadzieję, że wszystko rozumiecie, co ja mówię. Bo ja to rozumiem. Czasem nie do końca, ale wiem, co chcę przekazać. O, gadulstwo, gadulstwo. Z tym się jednak nie rozstaje, chociaż jednak, no, to dalej przechodzi do używania takiego non-stop. W ogóle na tym bronzerze zrobiła się jakby taka, nie wiem, czy to widać, widzicie? O, o, widać, tu widać, taka skorupka, tu jest denko. Także, no nie wiem. Teraz pomieszałam obydwa, ale niebieskie oczy się zrobiły przez ten rudawy. No widzicie, afekt schowałam, ale z Nauti rudawy wzięłam. No i tym, no naprawdę, tym to się idzie namachać. Tą paletą. Mimo, że nie jestem wcale ciemna, tylko jasna, powinno to być widoczne bardziej. O, jest nawet ładnie w tym podglądzie. Tu na żywo to tak słabo. No to chwalcie się teraz, piszcie teraz. Ja też z wami teraz pewnie piszę. Więc chwalcie się, jaka pogoda u was. U mnie dzisiaj przepięknie. Zimową kurtkę wsadziłam do pralki. Pierze pralka, Małgosiu, ale kulek nie mam, więc się nie trzaska. I się cieszę, że jest wiosna. Za oknem taka pogoda wiosenna, bo wiosny też jeszcze nie ma, no ale... O, tym samym pędzlem róż. Mówię wam, ja tu wywiercę dziurę w tej palecie. Naprawdę wywiercę dziurę. Jest tak wszystko delikatne. Ale nie wydawała mi się taka, jak ją dostałam, jak robiłam test. Ona jakby taka przyschnięta teraz się zrobiła, nie wiem. Tak, pędzel z różu, Janosa, no dobra. Widzicie? Będę miała trochę różowy. Źle to wygląda? No. Chyba dobrze. Jeśli się skończy oczy, to będzie inaczej, nie? Wykąpałam dzisiaj pędzle i przygotowuję się do filmu, do nagrania filmu o pędzlach. I pewnie będzie we wtorek. Potem znowu w piątek film makijażowy, może Glam Shop, kolejny odcinek. Co tam wygrało? Co tam wygrało? No to najwięcej było głosów w komentarzach. Ktoś kojarzy? Moja pamięć jest czasem dobra, bardzo wybiórcza. Tak, mam pamięć wybiórczą. Mhm. Pamiętam pierdoły rzeczy takie, których w ogóle bym nie musiała pamiętać, a istotne rzeczy mi umykają, ale przecież spiszę z komentarzy, nie? Która wygrała i tą się pomaluje. No dobra. Mgiełka. Oczywiście muszę skończyć mój miks. O, wysech już. Nie, mokry trochę. Dobra. Zobaczymy, jak się rozświetlacz nałoży. Bo tak nie chcę za dużo. Powiem wam, że rozświetlacz też się tutaj jakoś tak utwardził. Że trzeba derapać. Wiecie, bronzery, tre, róż w ogóle nie jest niebezpieczny. No i tutaj mi pasuje na przykład kredek na linię wodną też nie wybierałam na marzec, no bo to jest bez sensu, bo różne używam w zależności od makijażu. Żelek Glam Shop. Już. Mój ulubiony Maybelline Forest Brown. Tak cały czas mnie gnębi jedna sprawa, wiecie, że... O, włosek z pędzla. Że ja popełniłam gdzieś błąd w denku. Coś mnie zamotało. Pokazywałam wam w denku eyeliner z Max Factora, że zdenkowałam.
i powiedziałam, że to jest Forest Brown. Tak? Tak. A niestety, tamten był po prostu Brown, a ten Maybelline jest Forest Brown. Jeszcze się nie skończył. Do końca. Nie skończył do końca. Także to był błąd Zdenka, także prostuję. Nie był Forest Brown, tylko jakiś Brown. A ten jest Forest Brown. Rewelacja. Teraz w Hebe jest promocja do... O, to już nie będzie, bo film jest w piątek, a zawsze mają w Hebe, tak w czwartek zmieniają. Także na makijaż. Byłam w Hebe i pokupowałam coś fajnego. Nie wiem, czy nagrywać haul zakupowy. Napiszcie mi teraz może, albo w komentarzach, kogo nie ma, kto ogląda później. Ale jak mam nadzieję, teraz sobie fajnie piszemy, nie? Dziwnie się nagrywa film, który będzie premierą i w którym będę uczestniczyła w konwersacji z Wami na żywo, ale tylko pisząc, nie gadając. Co jeszcze? No co jeszcze mam zrobić? Chyba już tylko rzęsy. Baza Varieté jeszcze tam istnieje w tym opakowaniu, więc ją dalej męczę. Czeka już w kolejce Essence, ale nie wiem, czy nie zmienię szczoteczki, bo tamta jest za wielka. Spróbuję tę do tamtej włożyć i zobaczę, czy to będzie się nadawało. Tą poprzednią część filmu nagrywałam jakieś tydzień temu i wiecie, że ja teraz nie pamiętam, czy ja tam pokazywałam tuszę. To jest właśnie to. Się nagrywa na raty. Ale żeby nie było, jest to pudełko, które naszykowałam na marzec. Także nie zapomniałam. Tylko właśnie doszedł ten podkład. Okej. Teraz dolne rzęsy. No i co, dziennym ten makijaż według Was, czy nie? Taki marzenkowy dzienny, czy nie? Ta kredka mi się tak jakoś... Tu niby fajnie. Wezmę sobie jeszcze Golden Rose. I sobie tak rozprowadzę tutaj ten żelek. O. No okej. Okay. Nie lubię, jak tak się w rzęsach zbiera, nie? Wybrałam takie tusze. Znaczy, one zawsze tu stoją, póki je nie skończę. Co dzisiaj użyć? Co dzisiaj? No teraz to nie użyję tego, co napiszecie, nawet gdybyście napisali i wybrali. Może coś, co mi się łatwo zmywa. No to będzie to Varieté, ta różowa. Jak jest coś takie bardziej do zmywania ciężkie, no to jednak trzeba się natrzeć tymi olejkami. Jak ktoś z Was ma Instagrama, to zapraszam również do mnie. Jeżeli jeszcze nie trafiliście na mój profil na Instagramie. Wszędzie dla ułatwienia szukania dałam ten sam nick. Marzeger Makeup. I na Instagramie też. I w końcu zaczęłam TikToki nagrywać. Ale nie wiem, czy to nie jest mój słomiany zapał, wiecie? Mam kilka pomysłów w głowie. Na TikToki? Nie wiem, czy to jest w ogóle... Takie, wiecie. Na początku TikTok na mnie działał denerwująco, irytująco po prostu. Zaczęłam oglądać parę filmów dziennie. Filmiczków. Bo to jest takie filmiczki to są, nie? A też są i dłuższe. No i tak powoli. Też Marzeger Makeup. Zobaczcie sobie moje dwa TikToki. Właściwie trzy. Trzy już mam, aż mam trzy. No i shorty bardziej. W ogóle powiem Wam, na filmy tutaj na YouTube mam tyle pomysłów, że tak naprawdę bym nie musiała kupować nowości i robić testów. Ale... Skusiłam się na coś nowego. I zrobię. Fajne mam takie pomysły tutaj, ale nie wiem. A i w ogóle brakuje jeszcze tylko 160 osób do 1000 subskrybentów.
No to nie wiem, co zrobimy na ten 1000. Coś muszę naszykować fajnego. Napiszcie. Napiszcie teraz, to sobie popiszemy. Co by można było wymyśleć z okazji 1000 subskrypcji. 1000 subskrypcji. Piszcie, piszcie. Rozdanie pewnie, nie? No. Losowanie, rozdanie, może jakiś konkurs. Nie wiem. Coś wymyślę. Mam nadzieję, że ten 1000 osiągnę nie w listopadzie, żeby cyknęło 2 lata kanałowi, tylko wcześniej trochę. Sprawdźcie, czy macie subskrypcję. W ogóle w statystykach jest, że ponad 50 oglądających mój kanał nie ma subskrypcji. Skoro już oglądają, no to cóż to za problem wcisnąć ten sub? A ci, co tylko wejdą na chwilę, stwierdzą nie, to nie naciskałem nawet suba, bo potem odsubują i to tak się potem waha, wiecie, do góry, na dół, do góry, na dół. To mnie tak najbardziej chyba irytuje. Zresztą też o tym Gosia mówiła, Argaeska, cały czas to powtarza, no bo to tak, to jest takie właśnie denerwujące, nie? Okej, okay, rzęsy wymiziane. Włosek gdzieś mi tutaj się pląta. Tak, on prawie już do kamy wszedł. Wyszedł. Usta. No, pomadka. Pomadka się ładnie wchłonęła. Aha, właśnie, pokażę wam. To nie ma żadnego efektu. To o tym mówiłam. Fake lips w przedniej części filmu. Dobrze, nałożę. Powiem wam, że to nic z ustami nie robi. W sensie... to jest taka olejkowa baza, która momentalnie wysycha. Wysycha lub wsiąka w skórę ust. Czuć taki mentol. No, ale to nie powiększa. Natomiast, tak jak mówię, to tak przedłuża trwałość makijażu. Użyję sobie Catrice Plumping Lip Liner w kolorze. Już ją kilka razy polecałam, że jest taki prawie zamiennik 018 czy 18 Light Plumes Everline. No i kto mi powie, jaki to jest kolor i gdzie go znaleźć? 060 Cheers to Life. Powiem wam, że wścieka mnie. Wścieka mnie to niedowidzenie. O, jaka jest, patrzcie, od ust taka ścięta, malusieńka pomadeczka. Żeby się nie złamała. Ale jeszcze mi się ani raz nie złamała. A Pierre Rene, choć uwielbiam, naprawdę uwielbiam, wiecie o tym. Nawet kupiłam nowe. To czasem się łamią. 26 minut nagrywam. Plus około pół godziny pierwsza część. O Jezu. Nie, teraz krócę. No, patrzcie, jaki efekt. Naprawdę świetna ta Catrice Plumping Lip Liner. Ja już we vlogu w tamtym roku ją chyba polecałam wam. No. Muszę sobie inne kolory może dokupić. Takie, których nie mam z Pierre Rene. A jaką pomadkę kupiłam piękną? Słuchajcie, pokażę. To jest pomadka Claressa Sugar. Patrzcie, jaka czerwień. Ale to jest na prezent. Więc nawet jej nie otwieram. Nie. Nie namówicie mnie. Jest przepiękna czerwień. No, a sobie oczywiście brudny taki... patrzcie, jaki zgaszony. Chyba ją dzisiaj użyję. 04 VIP. Mam 05 Kinkai. Ona jest taka... Dobra, otwieram. Używamy ją. Zrobię słocza. Jezu. Super. Super ten kolor. Dobra. O. Już na mnie wygląda chłodniej. Dużo chłodniej niż tutaj. Bo ja mam ciemną czerwień ust. Patrzcie.
Jaki kolor, taki szarawy, nie? Powiem Wam teraz, że chyba mam niepasującą teraz konturówkę. Musiałaby być ciemniejsza. Jak? Napiszcie mi, jak wyglądam w tej pomadce. Tutaj jest ta poprzednia moja. No, zaczyna się zbieranie. No, inny ten róż jest. O, widzicie? O, tu jest bardziej światło. Rozbijam się. No więc tak, taka jest różnica. Jest dosyć duża różnica. Jak spoglądam na tą, to mi się wydaje, że jest bardzo podobna do tej, ale nie jest. Fajny, chłodny róż. Więc wezmę sobie tego Light Pluma. O, no tak. To już jak mam w ręku, to tak. Pokażę obok ten Light Plum. On na moich ustach wychodzi dużo ciemniej niż tutaj na dłoni. I ten Plumping. Właśnie złamałam mój Plumping. Ale nie ma tutaj czego się bać, bo zaraz to ocieplimy te usta. No nie wiem, czekam na Wasze komentarze. Wyjęłam 3D Bourjois, widzieliście w tamtej części filmu. Fajnie pachną, tak owocowo. O. Już troszkę ocieplone, nie? Jakoś się ogarnę jeszcze bardziej, zrobię troszkę i wracam na... No trochę pogadanki, albo podsumowanki, albo tylko pożegnanki. No, jestem troszkę, włosy ogarnęłam. Jeszcze się spsikam perfumkami. Dostałam na walentynki Essence Cherish. Fajne, świeżutkie, typowo wiosenne. Pięknie pachną. Takie, polecam. No i tak. Tak to się wszystko przedstawia, prezentuje. Pokażę Wam, co się za ten czas, jak robiłam włosy, stało z pomadkami. No, są lekko za... Prawie tak 80% zastygają, więc fajnie, bo nie robią suchej skorupy na ustach. Naprawdę pomadki z Clarisse są świetne. Patrzcie, to tak się ciągnie jak taka gumka. No, a konturówki w ten sposób się prezentują. Light Plum się rozmazuje, natomiast Plumping z Catrice bardzo ciężko, aż się... No, ona jest naprawdę bardzo trwała. Także tak to wszystko wygląda. Potem będę rękę doczyszczać. Piszmy sobie jeszcze troszkę. Piszcie sobie. Piszmy, no tak, bo ja też z Wami piszę. No i co? Napiszcie oczywiście w komentarzach, jak Wam się to widzi. Ta moja kosmetyczka niepełna na marzec. Czy ja coś jeszcze chcę dodać na ten temat? Więc tak. Takie... Totalne podsumowanie, no to palety do oczu na dzień są na wierzchu, ale będę sięgała, jak mi się coś zachce. Słońce z okna, odbija się od ściany i ta ściana na mnie świeci. No już się zaczyna robić naprawdę tak jasno, wiosennie za oknem. Nie wiem, czy nie będę nagrywała na przykład przy ringu wieczorami, albo w dzień, jak jeszcze to słońce nie przechodzi na moją stronę. No widzicie, jak to teraz wygląda, no ale trudno. Już i tak koniec. Fajnie było się z Wami spotkać na czacie. Dzięki, że jesteście aktywne bardzo. Widzieliście w pierwszej części filmu, że leżały na wierzchu te palety. Napiszcie, w którą chcecie, żebym wykonała makijaż. Brazil czy ten Club Light? No nie wiem, ani jedna, ani druga nie była jeszcze przeze mnie używana. Nie są to nowe palety, już jest jakaś właśnie chłodniejsza dostępna w Actionie. Z Eligią żeśmy się umawiały, że zrobimy ten, no ale jakoś widzę, u niej nie ma, u mnie nie ma. No trzeba by było w końcu je użyć, nie? To tyle, co bym miała na dzisiaj. Pomadki na marzec będą się oczywiście zmieniać. Błyszczyki wyjęłam, no to jest błyszczyk, to wiecie, to mogę sobie używać tak o, w marcu. Ale pomadki, kolory, no to zmieniam.
konturówki też zmieniam, kredki do, na linię wodną zmieniam, tusze używam, te co mamy, co pokazałam, kredki do brwi i tak, kredki do brwi używam, te co są na wierzchu, no bo te tylko mam, po prostu to akurat jest taka działka w makijażu moja, że nie mam tego 1 500 100 900 w przeciwieństwie do palet. I tych palet nie będę wyjmowała na marzec, oprócz tych dwóch, co wyjęłam. Koniec, kropka. No. Także maluję się poza kamerami, tak na co dzień, jak się maluję, to tymi dwoma paletami. O, może tak. Okej, także serdecznie dziękuję za uczestnictwo w czacie, za obejrzenie filmu. Poproszę kciuki do góry pod filmem, komentarze, subskrypcje, jeśli jeszcze tego nie czynicie. I do zobaczenia w następnym filmie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was spotka. Hej, pa, pa.